Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych na moim kanale. Z tej strony Nosierowski. Kłaniam się nic. Słuchajcie, chciałem tylko tak króciutko tutaj do was nawinąć o aktualnościach, które ostatnio się u mnie tutaj dzieją. Także zaczynamy. Lecimy z tym tematem. Końcówka czerwca, początek lipca. Dla mojej firmy dość spore straty. Pewnie będą tacy, którzy się nawet ucieszą, bo powiedzą mi nawet, na 100% założę się, że napiszą: siemaneczko, witamy kurwa w transporcie. Dokładnie, zgadzam się z tym jak najbardziej. Koniec czerwca, mandat za pauzę w kabinie 45 godzin we Włoszech. Strata przez to całego poniedziałku, ponieważ musiałem odbyć pauzę w hotelu 24 godziny. Przez to ładunek, który już miałem zaklepany, przeszedł mi koło nosa. Miałem się zrzucić w poniedziałek, jechać na załadunek ponad 600 km na pusto i ładować we wtorek. I wczoraj, słuchajcie, 8:17 rano, rozjebana opona w ciągniku na osi ciągnącej. Kamil jadący na rozładunek mijał się z ciężarówką, jakiś kamień był na poboczu i o ten kamień zahaczył, gdzie opona została rozcięta. No i mieliśmy 2 km do rozładunku, także mówiłem Kamilowi, żeby pojechał rozładować. Po rozładunku pojechaliśmy na serwis. Jeden serwis, drugi serwis. To opony nie mieli, to oni się tym nie zajmowali, nie wymieniali opon i tak dalej. Tam na chyba drugi, znaczy na trzeci, czwarty chyba serwis zajechaliśmy, zmieniliśmy tą oponę. Kolejne 500 euro straty. Koniec czerwca, początek lipca to jest strata dla mojej firmy około 1500 euro. Wygląda, ja siedzę teraz jeszcze w domu, 11 lipca wyjeżdżam w trasę, zmieniamy się z Kamilem, no i widzimy się gdzieś tam w trasie. Witamy w transporcie, w końcu już rok działalności zaraz, nie? A, jeszcze jedną tylko sprawę chciałem tutaj dodać, dla tych, którzy są bardzo ciekawi, czy Kamil będzie za to na przykład płacił, czy nie. Nie ma takiej w ogóle opcji, nie akceptuję takich rzeczy, tak stało się, to się stało. Wszystkie koszta pokrywa oczywiście moja firma. Cieszę się też z tego, że mogę tak podchodzić do tej sytuacji, że też na to są oczywiście pieniądze, bo gdyby tych pieniędzy nie było i ledwo by firma zipała, no to też na inny temat by był, ale jest dobrze i nie muszę nawet 5 groszy obciążać kierowcy. Tyle chciałem tylko jeszcze dopowiedzieć, żeby nie było jakiegoś zbędnego pierdolenia.